Szukasz siły? Szukasz mocy? Czesio cię zaskoczy! Piąta minuta meczu. Paweł Gał próbował dystansu niecelnie. Póki co mamy wynik 0. Szybki masz ten rower. Serduszka! No i mamy w 6 minucie pierwszego gola. Puchowia prowadzi 1-0. Brawo dla Dawida Kieplina. 30, o ile pamiętam, 7 gol w lidze. Brawo. Kieplin to jest 7 minuta, 2. Teraz była szansa, tam nie ma. Dobra, graj.
Jak trzech nie będzie wchodziło, to nie ma szansy na styczną piłkę. Nie no, Gapa nie, proszę ci, Gapa nie. Gapa do obrony. Ale jak pan wyrzucił, ja tobie daję. No i mamy piękną bramkę. Chyba dobrze widziałem numer 20, kapitan Paweł Gał. To jest 16 minuta, Puchowia prowadzi z GKS. No i proszę Państwa, w tym momencie, tak jak mówiłem na początku, nietypowo kontuzja zawodnika z Baruchowa, nie są w stanie kontynuować meczu, nie mają siódemki, nie mogą również grać dalej, a więc koniec. To jest tyle na dzisiaj, jedynie 16 minut potrwał, 17 potrwał nam ten mecz. Puchowia w tym czasie zdobyła 3 gole, przypominam, 2 razy trafił Dawid Kiepin, raz trafił Paweł Gał. I jeśli to by było, to by było na tyle, jeśli chodzi o mecz, ale cały czas jest nasza loteria dostępna. A więc wszyscy, którzy są, jeśli macie ochotę, to zapraszamy.